Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu. To spotkanie zatytułowaliśmy Śmierć i co dalej. Jest z nami pani Alina Roszczyńska z Krakowa. Czy pani jest teologiem? Nie, nie jestem teologiem. To skąd pani wie, co będzie po śmierci? To temat troszeczkę listopadowy, ale nie chodzi nam o to, jak będzie wyglądało Królestwo Niebieskie i ile nam trzeba jeszcze trudów, żebyśmy do niego się dostali. Ale temat jest również bardzo poważny, szczególnie dla tych, którzy pozostają na ziemi. Co stanie się po naszej śmierci, szczególnie jeżeli to nas śmierć ta nastąpi nagle, co się stanie z należnościami, ze zobowiązaniami i wszystkimi naszymi sprawami, których można powiedzieć nie zdążyliśmy zamknąć tutaj na ziemi. Proszę panią Alinę o powiedzenie kilka słów na początku o sobie. Wiem, że jest pani doradcą finansowym. Tak, doradcą finansowym w zasadzie zaczęłam się parać, ponieważ temat, który mnie przede wszystkim bardzo interesuje, pomoc, współpraca z ludźmi. Uważam, że temat, który między innymi dzisiaj będziemy omawiać, dotyczy przede wszystkim nas wszystkich, nie tylko przedsiębiorców, ale również nas po prostu w życiu codziennym. Tak się składa, że każdy z nas coś w życiu osiąga, ma swoje rodziny, zakłada je i dbamy o te swoje rodziny, pracujemy. I czasami jest tak, że zastanawiamy się przed wyborem, na przykład kiedy kupujemy, nie wiem, meble, czy kiedy nawet szukamy sobie współmałżonka, my o tym wszystkim decydujemy. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, niestety, ale w bardzo dużym procencie z tego, co obserwuję i nie tylko ja, że nie myślimy o tym, co stanie się, kiedy nagle nas zabraknie. Myślimy, że jesteśmy nieśmiertelni, że zawsze będziemy, albo na zasadzie takiej, że na wszystko mamy czas. Zachowujemy się troszeczkę niefrasobliwie. Tutaj mi się przypomina, zresztą często jakby myśląc właśnie o takich zabezpieczeniach, myślę o przypowieści z Mateusza, bodajże to jest o pannach niefrasobliwych i frasobliwych, te, które po prostu były przygotowane na przyjście Pana. A więc widzimy, że tutaj również są wartości ewangeliczne. Myśląc o właśnie chociażby o nagłym odejściu, musimy zabezpieczyć tych, którzy pozostaną, żeby jakaś, można powiedzieć, krzywda, nawet w tym wymiarze finansowym, ich nie spotkała, albo żeby, można powiedzieć, w takiej sytuacji wiadomo, że człowiek znajduje się w bardzo ciężkim bólu, w dużych przeżyciach, aby w tym momencie, gdyby coś takiego miało miejsce, aby im po prostu było jak najłatwiej, aby nie powiększać ich tego bólu i cierpienia. Tak, na co dzień nieraz spotykamy historie, zresztą nie tylko z filmów, ale po prostu z życia wzięte, gdzie osoby pod wpływem różnych problemów finansowych załamują się i odchodzą z tego świata, odbierając sobie nawet życie. Nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę pozostawiają swoich bliskich z jeszcze większym problemem. I to jest właśnie ten temat, o którym dzisiaj będziemy mówić, który tutaj w jakiś sposób spróbujemy Państwu zasygnalizować, że warto jest pomyśleć o naszych bliskich na przyszłość, co z nimi będzie i co my im zostawimy. Jeżeli budujemy swoje firmy, swoje przedsiębiorstwa, czy mamy jakiekolwiek osiągnięcia w życiu, czy też nawet i upadki, przede wszystkim jeżeli tutaj powstają jakieś zobowiązania, to żeby nie zostawiać naszych bliskich z tym problemem, bo oni tak naprawdę będą mieć jeszcze większe problemy, jeszcze większe niż tym, co jest na dzień dzisiejszy. Może tylko na początku tego spotkania zwróćmy uwagę na to, że na tym spotkaniu nie rozwiążemy wszystkich spraw, nie odpowiemy na wszystkie pytania. Dokładnie, nie jesteśmy w stanie, dlatego że żeby rozwiązać te problemy, o których tutaj dzisiaj będzie mowa, jest konieczność spotkania się w zasadzie z kilku osobami, więc nie tylko z osobą, która zajmuje się finansami, ale tutaj na pewno jest potrzebna pomoc prawnika, jest potrzebna pomoc prawdopodobnie może być i notariusza, to wszystko w zależności od
układu rodzinnego, zobowiązań i również tego, czym zajmujemy się i paramy na co dzień. Także tutaj jest to dosyć taka skonsolidowana współpraca. Jest to ważne zastrzeżenie, a więc przejdźmy już do tych zagadnień, właśnie tematu sukcesji, tematu spadków, tematu tego, co się stanie, gdyby nastąpiła nagła śmierć. Dobrze, więc może na samym wstępie troszeczkę takich informacji też bardzo ogólnych. Tutaj również postaram się przeplatać troszeczkę jakimiś przykładami. Co to w ogóle jest sukcesja? Bo będziemy rozmawiać o sukcesji i o zabezpieczeniu finansowym praw spadkowych. Więc sukcesja jako samo sobie słowo mówi nam o następstwach prawnych, czyli zabezpieczeniach na przyszłość. I tutaj możemy mieć dwojakiego rodzaju. To jest poprzez wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę, czyli taką tak zwaną sukcesję uniwersalną. Tutaj może być to dziedziczenie, czy jeżeli prowadzimy firmy poprzez przekształcenie spółek handlowych, czy łączenie się osób prawnych, bo w zależności oczywiście jakiego typu są to firmy i spółki, czy też poprzez sukcesję tak zwaną singularną, czyli wstąpienie w część tylko praw i obowiązków, może być to jakaś darowizna, mogą być to sprzedaż, jakaś zamiana, czy nawet właśnie wypłata z rachunku bankowego na rzecz wskazanego po śmierci właściciela. Także może być to tego typu. Tak jak wspomniałam już na wstępie, w zasadzie są bardzo poważne problemy nie tylko na naszym rynku, ale również na całym świecie, z tym, że nasz rynek faktycznie bardzo pokutuje z tym, bo jesteśmy rynkiem młodym, jeśli chodzi o przedsiębiorców i prywatnych przedsiębiorców. Jest brak wzorców, jeśli chodzi o sposób dziedziczenia i przekazywania swojego majątku. Brak jest również odpowiedniego doradztwa. I tak jak tutaj wspomniałam, że to nie jest zazwyczaj jedna osoba, to po prostu kilka osób tutaj powinno współpracować ze sobą, żeby znaleźć prawidłowe rozwiązanie i sposób przekazania tego majątku. Na naszym rynku jest bardzo szybkie generowanie majątku i tak naprawdę my nie jesteśmy rynkiem biednym, bo tutaj korzystając z informacji między innymi w gazecie Wprost, można było znaleźć informacje, gdzie pokazane jest, że informacje dotyczące ile osób i jakie pieniądze zarabia. W bankach PKO na dzień dzisiejszy banki stwierdzają, że osób, które mają wkłady finansowe w postaci obligacji czy lokat bankowych, jest powyżej pół miliona, mających lokaty powyżej pół miliona, jest na dzień dzisiejszy około 60 tysięcy osób. I z roku na rok ta liczba wzrasta i tak naprawdę wzrasta średnio około 10%. Jesteśmy rynkiem jednym, który najszybciej się tak naprawdę bogaci. I tutaj nie o to chodzi, że jesteśmy rynkiem, gdzie akurat powiedzmy, że biedni stają się bardziej biednymi, a bogaci bardziej bogatymi, bo akurat nie w tym rzecz. Jak artykuł donosi, jesteśmy rynkiem, gdzie po prostu równo, jeżeli się po prostu bogacą, to bogacą się tak naprawdę każde warstwy społeczne. Między innymi tutaj bardzo ładnie obrazuje przykład, kiedy były dotacje unijne dla gospodarstw rolnych, to pomimo, że mówimy, że nasze rolnictwo jest bardzo biedne, to tak naprawdę po dotacjach tych unijnych większość, bo ponad połowa osób, która skorzystała z tych dotacji unijnych w rolnictwie, zainwestowała w maszyny, nie inwestując jakby na bieżące potrzeby, tylko co szóste gospodarstwo, czyli to właśnie tutaj pokazało, że my tak naprawdę nie jesteśmy tym rynkiem biednym. I jeszcze jedno, że problemy przy przekazywaniu, przy dziedziczeniu, no to dotyczą również bardzo często trudnych sytuacji rodzinnych, zwłaszcza w dzisiejszym czasie, kiedy tutaj akurat właśnie, jeśli popatrzymy od strony Kościoła, no niestety bardzo dużo związków się rozpada i tutaj jeszcze stwarzają się dodatkowe problemy. Jak
jak to właśnie wygląda, to może służyć też przykład zresztą bardzo znanej postaci na rynku naszym polskim. Chodzi o Mariusza Łukasiewicza. Kilkanaście lat temu, w 2004 roku, kiedy nagle zmarł, człowiek, który miał 44 lata, założyciel Lukas Banku i Eurobanku, człowiek, który posiadał olbrzymi majątek, ale nie zrobił jednej rzeczy. Zachowywał się właśnie jak, zachował się jak ta panna nieroztropna, nie myślał, co stanie się z nim i z jego rodziną. Zostawił majątek niezabezpieczony i odziedziczył to nieletni syn. Nieletni, ten jego syn miał 15 lat, przepraszam, miał 13 lat. I taka osoba nie może zarządzać takim majątkiem. Zarządcą tego majątku została była żona Mariusza Łukasiewicza. Żeby to było jeszcze ciekawiej, Mariusz Łukasiewicz oprócz tego przez długi okres czasu mieszkał i żył z inną kobietą, która również rościła sobie pretensje do tego majątku. I właśnie brak zabezpieczenia tutaj na tym przykładzie pokazuje, co się dzieje, jeżeli my nie myślimy, co będzie potem. W tej chwili, jeśli Państwo byście zwrócili uwagę, co tam się stało, a więc współpracują dwie kobiety, które mają do siebie niezbyt ciekawe podejście, plus właśnie ten nieletni chłopak. Co stanie się z majątkiem, co ten chłopak zostanie, no to oczywiście, że przyszłość pokaże. A majątek był bardzo pokaźny, bo niestety około ponad 800 milionów złotych. Dobrze, ja bym powiedziała tak, w zasadzie jeżeli mówimy o zabezpieczeniach rodzin, czy mówimy o prawie spadkowym, to warto jest tutaj, żeby w każdym domowym gospodarstwie głowa rodziny, czy to czasami bywają osoby samotne, więc dlatego nie mówię, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta, ale żeby sobie zadać takie pytanie. Czy macie Państwo pełnomocnictwa do swoich kont? Kto jeszcze ma pełnomocnictwa i jakie one są? Wspominam o tym, ponieważ bardzo często mówimy nawet, że mąż i żona mają pełnomocnictwa, ale czy mamy pełnomocnictwa pełne pośmiertne? Dlatego, że jeżeli nie mamy takich pełnomocnictw pośmiertnych w banku zrobionych, to niestety nie mamy dostępu do wszystkich oszczędności. Warto się zastanowić, czy mamy jakiś kredyt, co by obciążyło Państwa bliskich, co obciążyłoby ludzi, których kochamy, ludzi, z którymi żyjemy na co dzień. Czy też zastanawiamy się, na jaki czas wystarczą oszczędności na rachunki, na zobowiązania, na to, z czego po prostu żyjemy na co dzień. Czyli jak będą żyły nasze rodziny. Jak zachowają się organy podatkowe w stosunku do państwa spadkobierców, czyli odejdziemy nagle i co będzie? Co będzie właśnie, jak tutaj te organy będą żądały zwrotu różnego typu zobowiązań? Teraz również powstaje pytanie, jak zamierzamy zabezpieczyć interesy dzieci, żeby uniknąć kuratora. Dlatego, że jeżeli, tak jak tutaj wspomniałam o tym przykładzie Edgara Łukasiewicza, który otrzymał ten majątek po swoim ojcu, tutaj akurat tym nadzorcą była jakby jego matka, ale niejednokrotnie tutaj niestety sąd rodzinny wskazuje kuratora, który we wszystkim, zresztą sąd rodzinny we wszystkim tutaj jakby oponuje bardzo często, czy zwraca uwagę, żeby ten majątek nie został roztrwoniony i często jest bardzo trudno podejmować jakiekolwiek decyzje bez, zresztą nawet jest niemożliwe bez zgody sądu rodzinnego. Warto również się zastanowić, jeżeli ktoś najmuje lokal, mieszkanie, kiedy była ostatnio aktualizowana umowa, czy też jak będą ściągane zobowiązania wobec wierzycieli. Są to bardzo istotne pytania, bardzo ważne aspekty, bardzo często jak się nad nimi po prostu pochylimy, dopiero wtedy widzimy wagę i to, co po prostu powinno być zabezpieczone, jeżeli tego nie zrobimy, no to są dosyć poważne problemy. Warto tutaj zwrócić uwagę na prawo bankowe, bo często mówimy, że mamy jakieś pieniądze w banku,
I teraz, jeżeli nie mamy odpowiednich zabezpieczeń, to bank po prostu tych pieniędzy nie wypłaci. Nie ma takich możliwości po śmierci posiadacza. I tutaj posłużę się właśnie przykładami artykułów z prawa bankowego, że w razie śmierci posiadacza rachunków oszczędnościowych bank jest zobowiązany wypłacić z tych rachunków tylko kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków. Wysokości nieprzekraczających koszty pogrzebu, po prostu przyjętego takiego, jak jest w danym środowisku. Bank wypłaci kwotę nie wyższą niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku 20-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i nie przekraczające jednak wysokości środków na rachunku osobie, którą posiadacz rachunku wskazał w umowie. Przy czym zaznaczam, że te pieniądze są wypłacane pod jednym warunkiem, że zostawiamy tak zwane pełnomocnictwo pośmiertne w banku. Jeżeli takich nie pozostawiamy, to te pieniądze nie są wypłacane. Są one po prostu zablokowane po naszej śmierci. Również jest dostęp, to prawo bankowe tutaj umożliwia wypłaty kwoty równej wypłatą na rachunki dokonane przez organ rentowy z tytułu świadczeń, z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku. Wskazano w wniosku organu rentowego skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunku, na które dokonano wpłat. Warto jest pomyśleć o tych zabezpieczeniach, dlatego że spadek i warto jest pomyśleć, jeżeli będziemy spisywać testament, bo dlaczego? Bo to, co pozostawiamy, to żeby to trafiło w odpowiednie ręce. Zdarza się tak, że jeżeli właśnie nie ma odpowiednio sporządzonego testamentu, nie ma odpowiednich zabezpieczeń praw spadkowych, to tutaj zdarzają się bardzo nieciekawe sytuacje. Proszę zwrócić uwagę, że w pierwszej kolejności powoływane do spadku z ustawy są dzieci spadkodawcy i małżony. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część, która przypada małżonkowi, nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku. Natomiast sytuacje zaczynają się komplikować, jeżeli na przykład dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku i udział spadkowy, który by przypadał temu dziecku, przypada jego dzieciom w częściach równych, czyli mamy tutaj, przechodzi spadek następnych w dół. W braku zstępnych spadkodawcy powołani do spadku z ustawy są małżonek, rodzice i rodzeństwo. Czy udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu bądź z rodzicami, bądź z rodzeństwem, bądź z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy i wynosi połowę spadku. Może się zrodzić na przykład taka sytuacja, że odziedziczymy, czy nasze dzieci odziedziczą spadek, na przykładowo odziedziczymy spadek i przykładowo mieszkanie i do tego mieszkania jeszcze będziemy mieć w spadku naszych teściów, czy braci, czy siostry naszego męża, czy żony. Jeśli chodzi o spadek również, tutaj artykuł mówi, że udział spadkowy każdego z rodziców, który dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi 1/4 części, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych. Czyli tak jak mówię, że tutaj prawodawstwo dosyć konkretnie mówi, jak jest spadek dziedziczony. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada połowie drugiego z rodziców. Możemy tutaj oczywiście bardzo dokładnie przyglądać się, jak wygląda ten podział spadkowy. Między innymi tak jak tutaj też Państwo widzicie, że na przykład jeżeli któregoś z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który mu przypadł, przypada jego zstępnym. Podział tego spadku następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych i spadkodawcę. Mówię o tym wszystkim dlatego, że jak wcześniej wspomniałam, myślimy o zabezpieczeniach swoich, myślimy o swoim życiu, planujemy życie. Natomiast jeżeli nie zaplanujemy przekazania naszego spadku, to nasza rodzina, nasze dzieci mogą mieć bardzo poważne problemy
ponieważ no, decydujemy się tylko i wyłącznie na ustawodawstwo, a no, niestety państwo w jakiś sposób musi nam tutaj zabezpieczać, ale my możemy odpowiednim zapisem testamentowym regulować, komu ten spadek powinien się należeć. Że jest brak takiego postępowania, to znaczy przygotowania testamentów odpowiednich, to między innymi świadczą dochody w budżecie państwa. Tutaj jest przykład taki, na przykład między innymi w Poznaniu, gdzie 5,5 miliona złotych to są tylko dochody z właśnie z tych postępowań spadkowych. Czyli brak jest tej regulacji, tak jak wspomniałam, chyba już następnie około 90% społeczeństwa w ogóle nie myśli o odejściu, w ogóle nie myśli o zapisywaniu swojego majątku w postaci testamentów. Czyli decydujemy się na ust. Jeżeli nie robimy takich testamentów, nie robimy odpowiednich zapisów, ktoś kiedyś powiedział, ja nie robię testamentów, ale mam odpowiednie zapisy w firmie, w porządku. To też jest w porządku, ale jest to po prostu odpowiedni, jest to, bym powiedziała, odpowiednik właśnie przygotowania takiego testamentowego w stosunku do firmy. Możemy pozostawić właśnie swój spadek poprzez testament i tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że trzeba określić dokładnie, co będzie w tym testamencie, jakie są zapisy, mogą być tam zapisy, polecenia, warunki. Na rynku polskim nie mamy testamentów warunkowych. Czasami wpisujemy w testamencie, że na przykład tak na rynku zachodnim, że na przykład syn może odziedziczyć firmę, ale pod warunkiem, że skończy studia. U nas tego jeszcze nie można robić, natomiast można poprzez odpowiednie zapisy takie regulacje stwarzać. No jest to jednak po prostu ważne, prawda, zwłaszcza jeżeli coś tam pozostawiamy konkretnie. Bardzo często też również za życia obdarowujemy kogoś, czyli dajmy darowiznę, jakieś zaliczenia do przodu. Jeżeli komuś nie chcemy pozostawić jakby części swojego majątku, trzeba się liczyć z tym, że istnieje coś takiego, prawodawstwo tutaj zabezpiecza osoby, którym nie chcemy jakby pozostawić majątku, zachowek. I to jest również bardzo istotne, dlatego że, tak jak powiedziałam, tutaj muszą współpracować, żeby zabezpieczyć nasz majątek na przyszłość, to powinniśmy skorzystać z pomocy prawnika, finansisty, który pomoże nam tutaj zabezpieczyć od strony finansowej, czy też jeszcze i notariusza. A dlaczego? Między innymi, tak jak mówię, istnieje coś takiego jak zachowek. Często o tym zapominamy, ale jeżeli coś komuś nie chcemy dać w testamencie, na przykład mamy nieruchomości kilka i przekazujemy, powiedzmy, swojemu dziecku jednemu, drugiemu, a trzecie dziecko na przykład chcemy w jakiś sposób tylko i wyłącznie wypłacić, to zachowek na przykład może być wypłacony właśnie zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, czyli im się należy, należą się, ale jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, i tu jest też ważne, żeby zwrócić uwagę, że jeżeli osoba jest trwale niezdolna do pracy, czy też jest niepełnoletnia, to taki zachowek musi być wypłacony w 3/4, przepraszam, wartości tego, co jej się z ustawy należało. Natomiast jeżeli jest to osoba dorosła, w pełni sprawna, wtedy zabezpieczenie finansowe w postaci połowy wartości tego udziału, który się z ustawy należy. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo jego uzupełnienia. Spotyka się czasami sytuacje takie, że mówimy o dziedziczeniu, tylko proszę zwrócić uwagę, że naprawdę bardzo łatwo jest podważyć tego typu wydziedziczenia i dlatego jest warto pomyśleć o zachowku, warto pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym osób, którym nie chcemy wypłacić, bo co to jest to wydziedziczenie? Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku poprzez wydziedziczenie, jeżeli uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Czasem jest to naprawdę bardzo trudno udowodnić. Albo dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. No to jest to jeden z zapisów, który dosyć jasno określa i tutaj faktycznie może dochodzić do wydziedziczenia. Natomiast jeśli popatrzymy na trzeci punkt, to uporczywe i niedopełnienie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. W tym punkcie niestety bardzo często rodzina czy osoby, które próbujemy wydziedziczyć, czy zostały jakby wydziedziczone, jednak podważają poprzez to, że na przykład mówią, że osoba, która ich niby wydziedziczyła, tak naprawdę na łożu śmierci im podarowała wszystkie winy. No i w tym momencie niestety mają prawo do zachowku. Macie Państwo tutaj przykład dziedziczenia, które wynika z ustawy, a więc decydujemy się, że to państwo decyduje o tym, jak nasz majątek, który żeśmy przez lata wypracowywali, zostaje podzielony, albo to państwo decydujecie, tak jak decydujecie do tej pory o całym swoim życiu i możecie zdecydować o zabezpieczeniu tego majątku w odpowiedni sposób. Tutaj jest właśnie taki przykład rodziny, gdzie jest dziecko pełnoletnie, dziecko niepełnoletnie, jak to wygląda, jak już wspomniałam wcześniej, dziecko pełnoletnie przy wypłacie zachowku musi otrzymać połowę z tego, co by mu się prawnie jakby należało, natomiast niepełnoletnie to musi mieć 3/4 zachowane. Z lewej strony widzimy właśnie takie wyliczenia, widzimy dokładnie, jak to z ustawy wynika, czyli połowa majątku z automatu należy się współmałżonkowi, który pozostał. Natomiast kolejno, tu jest przykład rodziny takiej, która właśnie ma dwoje dzieci, jak jest podzielony. Natomiast jeżeli mamy z testamentem i w zapisie to małżonek zarządza całym majątkiem i ma wypłacić oczywiście zachowek, czyli zabezpieczyć ten majątek dzieciom. Tutaj również są odpowiednie wyliczenia. Widzimy, że jest to jednak znaczna różnica, czyli możemy odpowiednio jednak jakby zabezpieczyć majątek nasz. Tutaj mamy również przykład taki, ponieważ zdarzają się oczywiście takie sytuacje, że jedno i drugie z współmałżonków ma swój majątek indywidualny. Są to jakieś mieszkania, domy otrzymane jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, już nie mówiąc, czasem spotykam też osoby, które mówią, że mają rozdzielność majątkową w porządku, tylko że po śmierci ustawodawstwo nie przewiduje niestety rozdzielności majątkowej, tylko niestety majątek jest dzielony również na współmałżonka, czyli nie da się wykluczyć jakby tego współmałżonka. Jeżeli go chcemy wykluczyć, no to trzeba mu poprzez zachowek wypłatę jednak zrobić. I tutaj mamy właśnie też taki przykład, jak jest podzielony ten majątek wspólny współmałżonków, którzy przez wiele lat dopracowali się pewnej wartości, i ich majątek indywidualny i również poprzez podział właśnie taki ustawowy, jak to wygląda. Natomiast jak popatrzymy na następny slajd, to widzimy już tutaj znaczną różnicę, ponieważ w postaci wypłat zachowku, prawda? Czyli również możemy tutaj odpowiednio dysponować naszym majątkiem i tak, jak my chcemy i jak my to sobie życzymy, żeby ten majątek nie został roztrwoniony. Tutaj mamy przykład przy braku potomków. Powiedziałam, że jeżeli nie mamy dzieci, a nie mamy odpowiednio zabezpieczonego tego naszego majątku, no to niestety, ale nasz współmałżonek może pozostać z majątkiem i z całym dobrodziejstwem inwentarza, który zostawiamy, z naszymi teściami, czy też bratowe i tak dalej. I cała tutaj rodzina będzie nam wchodziła niestety w drogę, ale tak jest. Jest ostatnio zresztą faktycznie rewolucja w dziedziczeniu, ponieważ ruszył od 5 października rejestr testamentowy, taki notarialny rejestr testamentowy i to jest faktycznie bardzo duży postęp, ponieważ do tej pory testamenty w zasadzie w większości
Jeżeli były spisywane, to były spisywane w urzędzie notarialnym przez notariuszy. Natomiast na dzień dzisiejszy można również, zresztą też były spisywane odręcznie, ale te odręcznie czasami i ginęły, bo po prostu zresztą wiemy z doświadczenia, jak to czasem bywa, jeżeli osoby, których pozostawiamy, no nie chciały, żeby ten testament widział światło dzienne. W tej chwili możemy taki testament sporządzić, możemy iść do notariusza i tam właśnie w archiwach on jest pozostawiony, jest informacja i jest to po prostu zaprotokołowane, że jest taki testament można znaleźć. Bez problemu. Do tej pory, no tak jak mówię, jednak było po prostu trochę problemów, nawet jeżeli osoba zmarła, było poszukiwanie tych testamentów, to była jednak zmora spadkobierców. Teraz jest to w jakiś sposób uregulowane. Tak naprawdę osoba, która ten testament pozostawia w tym biurze notarialnym, jest to, tak jak mówię, zarejestrowane. Ona nie robi żadnych opłat, natomiast osoba, która ten testament wyciąga wówczas, tylko płaci koszty, są to w sumie niewielkie, jak prawdopodobnie to jest to naprawdę nowość na naszym rynku, jest to rzędu około 100-150 zł, ale na pewno bardzo dobrze to działa. Tutaj jest znowuż taka, może troszeczkę informacji powiem na temat samej działalności gospodarczej, aczkolwiek muszę powiedzieć, że na pewno tego tematu tutaj nie rozwinę na dzień dzisiejszy. No z prostej przyczyny, że trzeba by się pochylić nad każdą działalnością dokładnie i tutaj omówić, jak ją zabezpieczyć. Jednym z najbardziej chyba trudnych do zabezpieczenia działalności to są firmy prowadzone jednoosobowe z jednoosobową działalnością gospodarczą, czy też spółki cywilne. Na rynku europejskim spółki cywilne w zasadzie są nieznane, jest to ewenement naszego tutaj bym powiedziała prawodawstwa i no niestety naszego specyfika, naszego rynku. Są to firmy, które no niestety nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć do końca po naszym odejściu i jednak pozostają pewne zobowiązania, które trzeba później jednak wyprowadzić. Każda z osób, która prowadzi działalność gospodarczą, tak jak każda z osób wcześniej mówiłam, która ma swoją własną rodzinę, powinna sobie zadać pytanie. Przede wszystkim, jakie posiadamy koncesje, zezwolenia na działalność gospodarczą? Ile wyniosą podatki po likwidacji firmy? Często jak rozmawiam z osobami, to zadaję im jedno pytanie. Jest godzina 00, co by się stało, gdyby w tej chwili, w tym momencie twoją firmę trzeba było zamknąć? Jakie są koszty? Jakie są zobowiązania? I warto jest właśnie w ten sposób patrzeć. Warto jest pomyśleć, ile wyniosą koszty zamknięcia takiej firmy. Kto zapłaci za faktury z odroczonym terminem płatności? Niejednokrotnie takie firmy prowadzimy i mamy te faktury. Jak będą ściągane zobowiązania wierzycieli. Jak obciążyłyby państwa bliskich, naszych bliskich, leasingi, co z kredytem obrotowym, kredyty inwestycyjne niejednokrotnie posiadamy. Korzystamy niejednokrotnie również wiele firm z dotacji unijnych, czyli jak zachowają się organy, które przydzielały dotacje unijne. Z nich się trzeba niestety rozliczyć. Ile wynoszą kary umowne za nienależyte czy za niewykonanie zamówień? Z tego co wiem, kiedyś rozmawiałam z jedną z osób, która jest zarządcą nieruchomości, powiedziała, że na przykład w zimie za to, że na przykład śnieg jest nieodgarnięty, no to niestety są to kary bardzo, bardzo wysokie, rzędu nawet i może być to miliona. Też warto jest się zastanowić nad sprawą, która wydaje się czasami bardzo dziwna. Niedawno rozmawiałam z jedną z koleżanek, która też prowadzi właśnie firmę na działalności gospodarczej, zatrudnia kilku pracowników. Ja mówię, co by się stało, gdyby zabrakło ciebie na dzień dzisiejszy, co z pracownikami? On mówi nic. No niestety, ale prawodawstwo nasze tego nie mówi nic, tylko tych pracowników trzeba również wypłacić. Czyli warto się zastanowić, jak duże odprawy tutaj powinny być zabezpieczone dla pracowników.
czyli ilu pracowników mamy, jak długo u nas pracują, na jakich umowach i tak dalej. Jak wygląda, jeżeli mamy jakieś umowy dzierżawy, czyli jak wyglądają te umowy, od kogo dzierżawimy, czy co komuś dzierżawimy. Tak naprawdę tych tematów jest bardzo dużo, to są takie chyba najważniejsze aspekty, o których warto jest tutaj pomyśleć przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak takiego myślenia odpowiedniego i zabezpieczenia, to tutaj odzwierciedla przykład stacji telewizyjnej, która była w Szczecinie. Na pewno może Państwo słyszeli, tak zwana telewizja Gryf, gdzie właściciel tej stacji nagle zmarł. I Łukasz Borowiecki, właściciel firmy, był on zarazem właścicielem koncesji. Koncesje są wydawane tylko i wyłącznie imienne. Co ciekawe, takich stacji mamy 14, było 14 z tych stacji telewizyjnych i jak mówił Jarosław Firlej, że w przeciwieństwie do tego, co się po prostu nagle słyszy, no, był to jeden z nielicznych przypadków, że taka stacja po prostu została nagle zamknięta, ponieważ ta koncesja nie mogła być przekazana w sposób poprzez dziedziczenie, nie ma takiej jakby opcji. O tą koncesję starała się później jego żona, oczywiście w drodze tam postępowań i tak dalej udało się, ale w momencie, kiedy ta stacja została zamknięta, nagle 40 osób, które pracowało w tej stacji, straciło pracę. Czyli to jest to, co właśnie mówiłam, że zabezpieczenie pracowników, zabezpieczenie bytu firmy, o to musimy po prostu zadbać. Każda z osób, która zwłaszcza prowadzi działalność gospodarczą, musi wiedzieć, że właśnie z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę pracowników wygasają. Czyli nie jest coś takiego, że firma istnieje, firma nagle pracodawca umiera i pracownicy mają pracę. Nie mają właśnie, ich umowy wygasają, chyba że firma zostaje przejęta przez nowego pracodawcę. I tutaj również mówią o tym dokładnie przepisy kodeksu pracy. Przewidują szczególne sytuacje, w których umowa o pracę zawarta z pracownikiem wygasa automatycznie i to jest właśnie śmierć pracownika, śmierć pracodawcy, czy po upływie 3-miesięcznej nieobecności pracownika z powodu choroby. Prowadzący działalność gospodarczą pracodawca w przypadku śmierci pracodawcy, wygaśnięcia umów o pracę pracowników zatrudnionych u tego pracodawcy, pracownikom przysługuje odszkodowanie za okres niewykorzystanego wypowiedzenia umowy o pracę. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od rodzaju zawartej z pracownikiem umowy o pracę, czyli tak jak mówię, trzeba popatrzeć, jakich pracowników mamy i na jakich umowach. Przy umowach o pracę zawartych na czas nieokreślony przysługuje pracownikom w zależności od długości czasu pracy u nas, czyli czy to będzie dwutygodniowe wypowiedzenie, czy to będzie miesięczne, czy trzymiesięczne. Czyli są to dosyć pokaźne kwoty, jeżeli ich nie ujmiemy w budżecie na wypadek naszego odejścia, no to niestety jest to dosyć poważny problem. Ustawodawca nie określił, co prawda, że konkretnie, że to pracownik, który będzie musiał domagać się takiego odszkodowania, przyjdzie do spadkobiercy, ale jest to po prostu już z natury rzeczy przechodzi tylko i wyłącznie do spadkobiercy, no bo niestety nie ma skąd innej możliwości i odszkodowania muszą być po prostu wypłacone. Przy spółkach i to, co tutaj powiedziałam, że są bardzo ograniczone możliwości sukcesji. Na naszym rynku przyjęło się właśnie prowadzenie w dosyć dużej mierze firm jednoosobowych. Firmy jednoosobowe z jednoosobową działalnością gospodarczą, czy też spółki cywilne, jest bardzo trudno zabezpieczyć tutaj, żeby nie powstały żadne inne zobowiązania. Z prostej przyczyny. Każda z osób prowadząca działalność gospodarczą ma swój własny NIP i w momencie, kiedy ona umiera, ten NIP przestaje istnieć. Jeżeli NIP przestaje istnieć,
Wówczas wszystkie zobowiązania, które są płacone, zwłaszcza do ZUS-u i Urzędu Skarbowego, one niestety nie giną. To jest świętość i ktoś mi kiedyś powiedział, ale ja płacę wszystko na bieżąco. W porządku, ale na dzień dzisiejszy zawsze zadaję pytanie takie, słuchaj, powiedz mi, czy masz zapłacony ZUS z tego miesiąca? No nie. No bo nie ma takiej możliwości. Czyli tak jak mówię, jeżeli odpowiednio tutaj nie zabezpieczymy w sposób testamentowy i osoby, które tutaj będą mogły zarządzać tym naszym majątkiem i potem wypłacić po postępowaniach spadkowych te zobowiązania, no to przejdą na naszą rodzinę. A możemy ZUS wydziedziczyć, żeby nic nie dostał? Nie, nie ma takiej opcji, nie mamy. No niestety, ale tak jak i banki przyjdą do nas po wszystkie należności, jakiekolwiek pozostawimy po sobie. Czyli tak wujka jak nie lubimy, to możemy go od spadku, można powiedzieć, możemy próbować go odciąć. ZUS-u i banków nam się nie uda. ZUS-u i banku niestety nie odetniemy i wszystkie należności trzeba będzie wziąć i spłacić wcześniej czy później. I tutaj można by naprawdę wieloma przykładami się posługiwać, gdzie osoby, które zostawiły ZUS niezapłacony, tutaj też skorzystałam z takiego wydruku z polityki, z gazety polityki, gdzie przykładowo tutaj Państwu powiem, Sebastian Markiewicz, student czwartego roku politologii, dowiedział się nagle, ma 100 tysięcy długu. Gdy komornik wszedł mu na rentę po tacie i zajął dom po rodzicach. Długu po wujku, którego ledwo, że znał, no nawet nie wiedział, że coś takiego po prostu otrzymał w spadku. Niestety dowiedział się po kilku latach. Ten dług z początkowo był rzędu tylko 24 tysięcy, ale kiedy on o tym spadku się dowiedział, ten dług urósł już do 100 tysięcy. Ktoś, kto przejął spadek, ten spadek będzie musiał rozliczyć. Spadek dziedziczony można otrzymać, czy pomoc można przejąć wprost, czy też z dobrodziejstwem inwentarza, czyli tylko i wyłącznie do wysokości zadłużenia. Przykładów by można było podawać bardzo długo, tylko że prawdopodobnie nie mielibyśmy tutaj czasu dzisiaj na naszym spotkaniu, żeby te wszystkie przykłady jakby przytaczać. W każdym bądź razie czasem ktoś mówi, że w porządku, ja w takim razie nie będę przyjmował żadnego spadku i po prostu ten spadek odrzucę. Okej, tylko proszę się zastanowić nad jedną rzeczą. Jeżeli masz dzieci, to wiedz jedno, jeżeli są to jeszcze dzieci niepełnoletnie, to ten spadek przejdzie na nich. I tutaj również trzeba się nad tym zastanowić. Dlaczego? Dlatego, że ja mogę tego spadku nie przejąć. Jeżeli mam dziecko, które ma powiedzmy lat 15, ten spadek przejdzie na niego. Ale ja nie mogę zabezpieczyć tego, że ono tego spadku nie przejmie, tylko i wyłącznie poprzez sąd rodzinny. Tu jest tak dużo właśnie takich zawiłości prawnych, z którymi no nie do końca sobie możemy poradzić i na pewno dlatego tutaj powiedziałam, żeby odpowiednio zabezpieczyć naszą rodzinę, to tutaj musimy korzystać również z pomocy prawnika. Także natomiast bardzo, bardzo ładnie można zabezpieczać spółki, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, tam jest poprzez zabezpieczenie siebie wspólników, akcjonariuszy. I tutaj oczywiście, że warto, żebyśmy pomyśleli, że co w przypadku śmierci naszych wspólników. Zdarzają się takie sytuacje, niedawno rozmawiałam, firmę założyło 3 młodych ludzi po 27-8 lat. 2 żonatych, mających już maleńkie dzieci. I ja mówię, w porządku, a co się stanie, jeżeli jeden ze wspólników umrze? No okej, powstaje problem. A co będzie, jeżeli ten wspólnik, który umrze, to właśnie jest żonaty, czyli jako właściciel do tej spółki wejdzie również żona. No ale żona nie jest właścicielem. No jak nie? Jeżeli nie ma odpowiednich zapisów
spółce, to żona jest również współwłaścicielem. Zresztą też takie pytanie często pada, bo na przykład ktoś mówi, ja prowadzę działalność gospodarczą, mam tą jednoosobową działalność gospodarczą i to tylko ja odpowiadam. Nieprawda. Tak naprawdę współwłaścicielem, jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej, jest również żona w tej firmie. Także warto jest o tym wszystkim pomyśleć. To w tym momencie wiele tych pań się ucieszyło, że to one, że to jednak jest ich działalność gospodarcza. Tak, to jest na pewno również i pań, czy panów, prawda? W przypadku, ja już powiem o swoim przypadku, mój mąż jest również właścicielem firmy. A wie o tym? No wie, już teraz wiem, nawet ze specyfiki powiedzmy prowadzenia mojej działalności musiał się dowiedzieć. Warto jest pomyśleć właśnie, co będzie z dziedziczeniem akcji, żeby nagle nie okazało się, że właśnie do firmy wejdzie żona naszego wspólnika, czy też była żona. Dlaczego? Bo ten nasz wspólnik miał dziecko i to dziecko jest niepełnoletnie, a że zarządza tym majątkiem i opiekuje się tym dzieckiem, była żona, czyli to była żona w tym momencie wchodzi nam częściowo znowuż do spółki. Tak jak mówię, jest bardzo dużo zawiłości, dlatego nie da się tutaj jakby omówić wszystkiego. Tu jest znowuż też taki przykład, jak to rodzina chciała sobie ładnie poradzić, żeby wydziedziczyć bratową. Dwóch braci z ojcem prowadzili firmę. Zresztą firma również bardzo znana, bo to wydawnictwo kieleckie MAK. Jeden z tych braci zginął na Łodzi. I pozostał drugi brat z ojcem. Obydwaj bracia mieli po 49% udziałów, natomiast ojciec miał 2% udziału w tejże firmie. W momencie, kiedy Mariusz, ponieważ zginął w tym, utopił się, momentalnie pozostały drugi brat, Adam wraz z ojcem Czesławem zrobili zebranie walne z wspólników i oczywiście próbowali doprowadzić do przejęcia całkowicie akcji. Po czym w międzyczasie były wysyłane powiadomienia do swojego byłego brata, który już zresztą nie żył, nawet i po jego śmierci do domu wysyłano mu powiadomienia o walnych zgromadzeniach wspólników i tak dalej. Oczywiście bratowa o tym nic nie wiedziała i doprowadzili do tego, że jakby przejęli prawie że cały spadek. Ona pozostała z niewielką ilością pieniędzy. Oczywiście, że to nie pozostało tak, ponieważ zrobiła odwołanie do sądu, że nieprawnie został ten majątek przejęty i ten majątek odzyskała. No nie cały, ale odzyskała ten majątek, czyli tutaj były w jakiś sposób, widać, że te odpowiednie zabezpieczenia funkcjonują. No i między innymi widać to, że właśnie żona, która pomimo, że cały czas nie była jakby w tej firmie, to jednak jest udziałowcem i jej się należy również część jakby udziałów czy część spadku. Bo możemy właśnie poprzez odpowiednie zapisy w firmach w ten sposób spowodować, że my żona czy też małżonek naszego partnera nie wchodził do firmy po prostu i nie mieszano. To jest w zasadzie tyle, bym powiedziała na dzień dzisiejszy. Temat jest tylko i wyłącznie dotknięty. Na pewno w ogóle go nie wyczerpałam, bo nie ma takiej możliwości. Jest to temat rzeka. I sami Państwo widzicie, znając na pewno, mając doświadczenie swoje w życiu, że no, brak jest jakichś odpowiednich wzorców. My nie wiemy, zwłaszcza my tutaj na rynku polskim, no, nie mamy takiego doświadczenia, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszych majątków, o zabezpieczenie firm. Więc tutaj mamy po prostu spore problemy. Możemy się uczyć oczywiście z rynków zachodnich. Mamy właśnie bardzo często takie właśnie dosyć trudne, skomplikowane sytuacje rodzinne.